Radio Campus. Efekt sieci. A w kolejnym odcinku Efektu sieci zabieramy Was w podróż, no wprawdzie nie dookoła świata, ale na drugą półkulę. Dziś naszą przewodniczką w tej podróży będzie pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekonomistka i latynoamerykanistka z Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Nie możemy podróżować nigdzie dalej niż palcem po mapie, ale zapuśćmy się do Ameryki Południowej, do Ameryki Łacińskiej, która chyba w większości z nas jawi się jako taki barwny punkt na mapie świata. Kojarzymy karnawały z Rio de Janeiro, kojarzymy utalentowanych piłkarzy, pyszną kuchnię meksykańską i mnóstwo innych wizytówek Ameryki Łacińskiej. No a tymczasem, jak tak zagłębimy się w środek całej sytuacji w Ameryce Łacińskiej, to jest to też kontynent pełen sprzeczności, pełen kontrastów i pełen zróżnicowania na wielorakich poziomach. Choćby patrząc na edukację, z jednej strony widzimy, że edukacja w Ameryce Łacińskiej, można powiedzieć, nieco kuleje. Dane pokazują, że 22 miliony czy ponad 20 milionów dzieci w ogóle nie chodzi do szkoły, czy jest zagrożonych wypadnięciem systemu edukacji. No, a z drugiej strony słyszymy o wspaniałych programach, które na przykład w Urugwaju są realizowane, Plan Ceibal, proszę poprawić, jeśli źle to wymawiam, w ramach którego wszystkie dzieciaki w szkołach otrzymują laptopy jako takie wsparcie edukacyjne. Jak to jest z tą Ameryką Południową i z tym wyważeniem kontrastów, chociażby w edukacji? Rzeczywiście, musimy powiedzieć sobie na początku, że Ameryka Łacińska, bo będę mówić szerzej, nie tylko o południowej, ale o łacińskiej, to jest mnóstwo krajów bardzo zróżnicowanych. Jeżeli sobie tak geograficznie byśmy objęli cały region, to są aż 34 kraje i w związku z tym od bardzo małych, karaibskich, jednowyspowych nawet terytoriów, aż po tak olbrzymie jak Brazylia, to jest 210 milionów mieszkańców, jak Meksyk czy Argentyna, które są olbrzymimi krajami. I to zróżnicowanie nie tylko jeśli chodzi o wielkość krajów, tutaj przekłada się nam też na bardzo różny poziom cyfryzacji, różny poziom edukacji, różną dostępność na przykład narzędzi internetowych i tak dalej. Tutaj wspomniała pani o Urugwaju. To jest taki przykład kraju bardzo innowacyjnego, bardzo nowoczesnego, który wielokrotnie już w swojej historii zwracał uwagę na to, że wybiera rozwiązania takie przełomowe, które potem po jakimś czasie takiego przyglądania się są kopiowane, wdrażane w innych krajach, nie tylko Ameryki Łacińskiej. I myślę, że ten pomysł na udostępnienie internetu i w ogóle laptopów dla uczniów i nauczycieli, to był taki pomysł bardzo innowacyjny, który sprawił, że rzeczywiście w Urugwaju nie ma problemu tak naprawdę dzisiaj z dostępnością do internetu. I nawet w obliczu dzisiejszych bardzo specyficznych wyzwań, no bo przecież mamy do czynienia z pandemią, która wymusiła nie tylko u nas w Polsce, nie tylko w Europie, ale i w Ameryce Łacińskiej naukę zdalną i pracę zdalną, to się okazuje, że Urugwaj radzi sobie w tym bardzo dobrze. Z tym, że Urugwaj to jest taki specyficzny przypadek, już w 1985 roku właściwie w Urugwaju nie mieliśmy problemu z analfabetyzmem. Natomiast są kraje, gdzie ten analfabetyzm jest wciąż poważnym problemem i no tu potrzeba jeszcze pewnie czasu i olbrzymich środków finansowych, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast dzisiaj w obliczu pandemii okazuje się, że zaledwie około 20% dzieci i młodzieży ma dostęp do szkoły, do tej szkoły zdalnej. Także to jest, pogłębia jeszcze wykluczenie. Myślę, że jednym z takich ważnych aspektów, o których musimy tutaj powiedzieć, to jest ogromne zróżnicowanie społeczne w Ameryce Łacińskiej. To znaczy jest duża grupa osób słabo sytuowanych, które mają problem z utrzymaniem się, z takim funkcjonowaniem codziennym i w związku z tym również gorszy znacznie dostęp do internetu, i do edukacji. Bardzo popularne wśród klas wyższych, ale też klasy średniej, takiej aspirującej, jest posyłanie dzieci do szkół prywatnych.
To znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście liczy na to, że jego dziecko miałoby kontynuować później naukę w szkole średniej i na uczelniach, to rzeczywiście te posłanie do szkoły prywatnej jest tutaj takim pierwszym wyborem. I zdarza się, że również biedniejsza część społeczeństwa, no właśnie taka, która zdaje sobie sprawę z tego, że przełamanie tego zaklętego kręgu biedy i taka niechęć do powielania tych międzypokoleniowych wzorców leży w tym, że należy inwestować w edukację swoich dzieci, to właśnie też jest skłonna wybierać szkoły prywatne. To jest rozwiązanie drogie, natomiast dzisiaj rzeczywiście te dzieci, które uczęszczają do szkół prywatnych, mają znacznie lepsze szanse, mają lepszy dostęp do tej szkoły zdalnej, dobry dostęp do internetu i w związku z tym kontynuują naukę. Cała reszta ma na dziś poważne problemy, które być może za jakiś czas będą się odzwierciedlały w też gorszym poziomie rozwoju określonych krajów. Jeśli chodzi o poziom edukacji, to tutaj mamy do czynienia też jednak z dużą różnicą w stosunku na przykład do średniej krajów OECD. Jeśli sobie weźmiemy pod uwagę taki powszechny chyba wskaźnik, jakim jest wynik testów PISA, które są przeprowadzane w większości krajów, również w Ameryce Łacińskiej. I są kraje, które radzą sobie stosunkowo dobrze, tak jak właśnie Urugwaj, jak chociażby Chile czy Argentyna. Ale nawet tam jakby różnica pomiędzy średnią krajów OECD i w tych najlepszych krajach Ameryki Łacińskiej to są około 3 lata. 3 lat brakuje tej edukacji w tych krajach Ameryki Łacińskiej, więc tu do nadrobienia jest jeszcze sporo. No ale jak tak popatrzę na przykład na ten Urugwaj, o którym pani doktor powiedziała, że jest takim chlubnym przykładem, no to tam odbywają się powszechnie, przynajmniej z tego co czytałam, lekcje z native speakerami, lekcje języków obcych, które za pośrednictwem nowych technologii są dostarczane do szerokiej grupy odbiorców i pomyślałam, że to taki fantastyczny przykład wykorzystania właśnie potencjału nowych technologii do tego, żeby próbować zasypywać te podziały czy też te kontrasty gdzieś niwelować i żeby możliwie szeroko docierać z tą edukacją. No inna kwestia jest związana też z administracją publiczną, która oczywiście w krajach europejskich jest zdigitalizowana i ucyfrowiona i średnia dla Unii Europejskiej to chyba 80% usług, które obywatel może wykonywać online, natomiast no, z tego co wiem w Ameryce Łacińskiej to też ta administracja publiczna jest na takim kulejącym poziomie. Czy to się zmienia pani doktor, czy to są zamierzchłe badania, bo może rzeczywiście jesteśmy u progu wielkiego skoku, takiego ucyfrowienia czy też zmiany technologicznej w Ameryce Łacińskiej? Sytuacja ucyfrowienia tej administracji publicznej rzeczywiście pozostawia dużo do życzenia i jest to najczęściej tak, że instytucje administracji centralnej faktycznie mają swoje strony internetowe, no część informacji jakby można tam sobie znaleźć. W różnym stopniu są one aktualne, czasami rzeczywiście bardzo aktualne informacje można znaleźć, czasami takie dość stare. Natomiast jeśli chodzi już o samorządy lokalne, które z reguły mniejszą wagę do tego przykładają, dysponują też najczęściej mniejszymi środkami finansowymi, to ta cyfryzacja jest tutaj dużym problemem. Myślę, że jednak większym problemem będzie też ogromna biurokracja, która z tym się wiąże i fakt, że jednak większość dokumentów, które trzeba złożyć, wypełnić, należy złożyć osobiście, więc nie ma takiego zwyczaju i wciąż jesteśmy jakby daleko za Europą, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, w tej cyfryzacji administracji. Ale opowiem tutaj krótko o takim przykładzie bardzo pozytywnym, który wydaje się, że jest dobrym odzwierciedleniem tego, że dzieją się bardzo dobre, innowacyjne rzeczy. Chodzi mi o Brazylię, a później ten przykład został przeniesiony na inne kraje regionu. Gdy wprowadzano taki bardzo popularny program z zakresu transferu środków finansowych, bezpośrednich transferów pieniężnych, on się w Brazylii nazywał Bolsa Familia, ale później również wiele innych programów zostało tego dołączonych, to się okazało po różnych badaniach, że najlepszym rozwiązaniem będzie nie przekazywanie
przekazywanie środków finansowych jakby bezpośrednio osobom z tych najbiedniejszych gospodarstw domowych, ale stworzenie całkowicie cyfrowego systemu, w którym bardzo aktualne są dane dotyczące tych biednych gospodarstw domowych, aktualizowane na bieżąco, dlatego że środki finansowe są przekazywane rodzinom, w których dzieci chodzą do szkoły, uczęszczają do szkoły i muszą mieć w każdym miesiącu przynajmniej 85% obecności. To jest sprawdzane na bieżąco, natomiast środki finansowe są przekazywane na kartę prepaidową, która jest przekazywana raz matce, jako takiej osobie, o której stwierdzono, że będzie w najlepszym stopniu dbała o potrzeby rodziny. I ten system sprawdził się przez wiele lat. No, dzisiaj z racji kryzysu jest on zawieszony, ale wydaje się, że ponieważ został powielony w wielu, wielu krajach w podobnym wydaniu i sprawdził się, to wydaje się, że to jest taki pozytywny przykład, który będzie promieniował również na inne aspekty, inne instytucje administracji publicznej, które idąc tym właśnie tropem wprowadzają coraz większą cyfryzację. Ale nowe technologie, no to też jest szansa dla młodych, dla młodzieży, która rozwijając się może sięgnąć po nawet najdalsze rynki pracy. Kojarzyły nam się Stany Zjednoczone z taką kopalnią talentów. Raczej Ameryka Łacińska to być może kopalnia talentów, ale piłkarskich w dużym uproszczeniu. Natomiast okazuje się, że coraz więcej młodzieży i młodych dorosłych z Ameryki Południowej dostaje szansę na to, żeby zawojować czy gdzieś osiągnąć karierę za granicą, ze względu na stosunkowo niewielką barierę wejścia do świata nowych technologii. Tutaj wystarczy umieć i mieć podstawową infrastrukturę, więc można sięgnąć właściwie po te sukcesy, ale też mam wrażenie, że te firmy zagraniczne wyczuły potencjał, że praca jest przecież tańsza w Ameryce Południowej i bardzo szybko zaczęła inwestować w młode siły robocze, w młodą kadrę w Ameryce Łacińskiej. Czy może się okazać tak, że niedługo Ameryka Południowa będzie taką nową filią Doliny Krzemowej, tej z Ameryki Północnej? Myślę, że w Ameryce Łacińskiej można znaleźć wiele pozytywnych przykładów, gdzie rzeczywiście ta innowacyjność jest bardzo duża i wdrażanie takich przykładów, chociażby rozwoju start-upów, gdzie najczęściej są zaangażowane młode osoby, to jest coś, o czym warto tutaj na pewno powiedzieć, bo może na co dzień o tym nie myślimy. Wielu młodych Latynoamerykanów zna świetnie język angielski, może posługiwać się dość swobodnie również w swojej pracy. Widzimy takie pozytywne przykłady, chociażby w takich gospodarkach jak Kostaryka, jak Panama, które są bardzo innowacyjne, wysoko właśnie w takim globalnym rankingu innowacyjności, na podobnych pozycjach jak gospodarka Polski, również w Chile czy w Argentynie, oczywiście we wspominanym wcześniej Urugwaju. I takich startupów i wspierania właśnie tej innowacyjności małych i młodych firm jest tutaj stosunkowo dużo. Taką swoistą Dolinę Krzemową, powiedzmy, mamy też w przypadku Brazylii, Dolinę San Pedro, gdzie jest jakby nagromadzenie takiej działalności startupowej, ale też bardzo intensywnie finansowanej, nie tylko z kapitału rodzimego, ale przez inwestorów zagranicznych. I przez ostatnie lata rzeczywiście Ameryka Łacińska zyskała tutaj taki rozgłos jako miejsce, gdzie warto jest inwestować, warto jest poszukać takich młodych firm, które rozwijają się, mają w sobie ogromny potencjał z racji tego, że właśnie młodzi ludzie intensywnie szukają możliwości dla wykorzystania swojego potencjału, swoich talentów, swojej kreatywności, która jest ogromna. I wśród 100 największych takich klastrów naukowo-technicznych też jest sporo, znajdziemy takich przykładów chociażby z Brazylii, również z Meksyku, z Kolumbii. A jednocześnie patrząc nawet na sam taki poziom ucyfrowienia Ameryki Południowej, czy mieszkańców tych różnych krajów, bardzo różnorodnych, o czym pani doktor powiedziała na początku, no to ten poziom ucyfrowienia czy dostępności internetu, no wciąż w Ameryce Południowej jest na bardzo niskim poziomie. No dane mówią o tym, że tylko w 11% gospodarstw domowych w ogóle jest internet.
40% mieszkańców ma karty kredytowe, ale to być może, czy też debetowe, ale może być to też związane z tym programem, o którym pani doktor powiedziała, wsparcia rodzin. Czy ta bariera infrastrukturalna to jest największą barierą, którą można znaleźć, czy wyszukać w Ameryce Południowej, czy w Ameryce Łacińskiej? Czy są jakieś inne hamulce, czy też wyzwania, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy krajów południowych, żeby wejść i żeby konkurować faktycznie na równi na rynku z mieszkańcami innych krajów świata? Dzisiaj odsetek firm, które mają dostęp do internetu, przekracza tak naprawdę 85% w Ameryce Łacińskiej. Jednak niewielka część spośród tych firm korzysta faktycznie na przykład z bankowości elektronicznej, tak jak tu pani wspomniała, bo to jest około 34% w Peru, czy z kolei 95% w Kolumbii. Więc tutaj będą się te możliwości różniły. Ale musimy też powiedzieć, że wbrew takim chyba naszym powszechnym wyobrażeniom, tak naprawdę to dostęp do internetu w Ameryce Łacińskiej jest stosunkowo powszechny. To znaczy 8 na 10 mieszkańców regionu ma dostęp do internetu, korzysta z internetu. Tylko że większość z nich tak naprawdę korzysta z mediów społecznościowych, a nie chociażby z bankowości elektronicznej czy z dostępu do jakichś dokumentów na stronach administracji publicznej. Brazylia na przykład jest czwartym krajem na świecie z najwyższą liczbą użytkowników Facebooka. To jest 120 milionów użytkowników po Indiach, Stanach Zjednoczonych, Indonezji. Meksyk, piąty kraj na świecie z 86 milionami użytkowników. Twitter również w Brazylii bardzo popularny, szóste miejsce na świecie w ogóle pod względem liczby użytkowników. Meksyk, dziesiąte miejsce na świecie. I to są takie narzędzia, które bardzo kształtują zwłaszcza młodego odbiorcę, ale też wpływają, jak widzimy po ostatnich kampaniach wyborczych, bo lata 2018-19 to był taki okres wyborczy, wpływają na wybory polityczne, bo się okazuje, że te osoby, które może mniej popularne były w tradycyjnej polityce, ale świetnie wykorzystały właśnie możliwości dostępu do mediów społecznościowych i właśnie te możliwości, które daje internet, to one często wygrywały w tych kampaniach wyborczych, często wbrew takim powszechnym oczekiwaniom. Również w 2019 roku mieliśmy falę protestów społecznych i tu wykorzystanie tego internetu i mediów społecznościowych było wręcz powszechne i było tym podstawowym narzędziem. Także jeśli chodzi zwłaszcza o młodsze pokolenie, to wykorzystuje internet w zasadzie na co dzień i bardzo powszechnie. Natomiast niekoniecznie przekłada się to na takie ucyfrowienie biznesu. Tutaj do wykonania jest jeszcze bardzo dużo i wiele barier. Brak tego dostępu do szerokopasmowego internetu, które tutaj będzie kluczowe oczywiście. Na przykład również trudność w dostępie potem do usług pocztowych czy kurierskich, czyli na przykład jeżeli myślimy o tym, co dzisiaj jest u nas powszechne, jak wykonywanie zakupów przez internet różnego rodzaju, to w Ameryce Łacińskiej będzie jeszcze przez długi czas chyba mniej popularne z racji tego, że potem trudno jest znaleźć firmę, która nam to w jakimś rozsądnym czasie dostarczy. Myślę, że takich barier, jakbyśmy tutaj się dłużej zastanowiły, to znajdziemy dużo, dużo więcej, ale te ograniczenie cyfrowe jest pewnie jedną z najważniejszych. To do tego niejednorodnego obrazu Ameryki Łacińskiej dołożyła nam pani doktor oprócz piłkarzy, kawy, karnawału i słońca, którego możemy Amerykanom zazdrościć, to jeszcze tętniące źródło czy potencjał nowotechnologiczny i chociażby ucyfrowienie młodego pokolenia w Ameryce Łacińskiej, o czym pani powiedziała, z pewnością jest dla nas nową informacją i czymś, co może uzupełnić ten obraz kontynentu nieznanego, w który dziś zapuściliśmy się z panią doktor Joanną Gocłowską-Bolek. Pani doktor, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze i do rozmowy, i do Ameryki Łacińskiej, bo jestem przekonana, że drzemie tam dużo więcej tematów do naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek. Dziękuję i do usłyszenia ponownego. Efekt sieci.
same sztosy.